O, cześć! Przepraszam, że nie przedstawiłam się wcześniej. Mam na imię Elora. Siema, jestem Spyro. Jesteś jakąś kozą, czy coś? Jestem faunem, Matołku. O, wybacz. Poznałeś już górników z Migotu? Tak, dostałem od nich prezent. Powiedzieli, że to talizman. Podarowali ci talizman? Tak, to dziwne? Wcisnąłem go do przewodnika, który mi dałaś. To tak, w Avalarze mamy 14 talizmanów. Wszystkie są magiczne. Zbierz ich wystarczająco dużo, a pomogą ci pokonać Ripta. Łowco, gdzie byłeś? Tak, jakoś zgubiłem się. Spyro pomoże nam zebrać talizmany. Pomogę? Pomoże? Spyro, spójrz. Na razie możesz zapomnieć o wycieczce na Wybrzeże Smoków. Ripto i jego potwory zawładnęli zamkiem w letnim lesie. Wybierz się w podróż po krainach Avalaru i przekonaj mieszkańców, by podarowali ci swoje talizmany. Trzymaj je w przewodniku. Ej, to mogę zrobić ja. A smok niech lepiej usmaży Ripta. Łowco, ty nie możesz nawet znaleźć własnych butów. Jak mogłabym powierzyć ci 14 talizmanów? Później opowiem ci coś o kulach. Na razie wystarczy, że znasz ich wartość. Ależ nie ma sprawy. Zbiorę kilka talizmanów, podpiekę zadek Ripta i obiad zjem już na Wybrzeżu Smoków. No, to chyba nie będzie takie szybkie, ale zobaczymy. Cześć, z tej strony Carmen i witam Was w kolejnym odcinku serii Spyro 2. Jesteśmy w tym momencie w świecie letniego lasu, w głównym świecie. Właśnie wróciliśmy z Migotu i zaczynamy. Zaczynamy ten świat tutaj. Ta część Spyro właśnie zaczyna się tak inaczej. Nie zaczynamy w głównym świecie, zaczynamy właśnie w jednej z krain, z poziomów tego świata. Tak jak już wspominałam, będziemy mieli w tej części niektóre umiejętności do wykupienia. W tym momencie na przykład jeszcze nie umiemy pływać, a widzimy, że tam na dole coś jest, więc no niestety będziemy musieli tutaj do tych jeziorek wrócić, a dopiero jak nauczymy się pływać. Póki co zbieramy sobie te diamenty, które widzimy sobie tutaj na zewnątrz. Tutaj mamy życie. W takich szklanych pojemnikach są życie. No i już biegniemy dalej. Spyro, miejsce, w którym jesteśmy, zwie się Letnim Lasem. Znajdują się w nim portale do innych krain Avalaru. Niestety Ripto przejął zamek i potrzebujemy twojej pomocy. Z każdej odwiedzonej krainy musisz wrócić z talizmanem. Tak jak już na początku wspominała, będzie tutaj 14 talizmanów chyba w całej grze, to znaczy 14 poziomów tylko. Zaraz zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Wydawało mi się, że jest więcej poziomów, ale może później będziemy zbierali co innego niż talizmany. Zobaczymy. Tymczasem zbieramy tylko te diamenciki, które są tutaj na zewnątrz. Nie mylić z żabkami, żabki też są zielone. Kilka razy dałam się na to nabrać. Myślałam, że żabki to diamenty. Hejka, Spyro! Ripto zniszczył most. Żeby przejść, musisz poszybować. Znamy już szybowanie. Szybujemy sobie tutaj krzyżykiem. W zależności od tego pewnie na jaką platformę mamy tą grę. Ja tutaj gram na PlayStation. Więc jeżeli też gracie na PlayStation, to jest to krzyżyk. No, tutaj mamy kolejny poziom. Nie wchodzimy tam na razie, bo zbieramy tutaj wszystkie diamenty z tego głównego świata. Prawdopodobnie tę umiejętność pływania odblokujemy później. No i będziemy musieli tutaj też wrócić. Zobaczymy. Cześć, Spyro. O, pierwsza kula. Zwinny jesteś, co? Pokaż, co potrafisz. Pokonasz pierwszy stopień? Będzie nas uczył skakać. Nieźle. Żeby teraz się udało, musisz poszybować. Szybować też już umiemy. Super. Teraz spróbuj zawisnąć. Okej. Dwa razy krzyżyk. Dwa razy krzyżyk i trójkąt na końcu. Tylko, że w odpowiednim czasie. Ja tutaj zrobiłam to za szybko, więc zszarżowałam po prostu na mostek. Na murek. Aby zawisnąć w powietrzu, wciśnij akcję podczas szybowania. Tak, dwa razy krzyżyk i trójkąt na końcu.
Bardzo dobrze. Teraz najtrudniejszy z manewrów. Najtrudniejszy z manewrów, czyli doskoczenie jakoś tak daleko. Wow, ale z ciebie sportowiec. Super, mamy pierwszą kulę. Zaraz w ogóle zobaczymy, ile tutaj jest kul do zebrania. Cztery kule. Nie mamy tutaj talizmanu, bo talizmany tylko zyskujemy w tych poszczególnych poziomach. Jesteśmy teraz w głównym świecie, więc mamy 4 kule i 400 diamentów. Już w tym momencie mamy 113 diamentów zebranych. A z góry się rozejrzymy. O, tutaj jest bankier, popatrzcie. Tutaj jeszcze mamy diamenciki. Zbieramy i zobaczymy, co u nas chce. Wybacz, Spyro, chętnie nauczyłbym cię pływać pod wodą, ale jeszcze chętniej zaopiekuję się twoim skarbem. 500 klejnotów, kurczę, a my teraz mamy... ile? 503, niby jest napisane w lewym górnym rogu, ale tak naprawdę mamy 403, bo to zapłaciliśmy bankierowi w Migocie, więc wydaje mi się, że nie dam rady tutaj dobić do tej 500 w tym świecie. Więc będziemy musieli zacząć jakiś poziom i zebrać te diamenty i dopiero wtedy wrócić i nauczyć się pływać. Więc na ten moment to wszystko w tym świecie. Wrócimy tutaj na pewno, jak zdobędziemy więcej diamentów, nauczymy się pływać i dogramy kolejną część tego odcinka. Cześć, witam Was ponownie w świecie Letniego Lasu. Wróciliśmy w tym momencie z Świątyni Kolosów. Zebraliśmy tam trochę diamentów, więc pędzimy szybko do bankiera, żeby nam tutaj odblokował umiejętność pływania. Witaj, Spyro! Chciałbyś się nauczyć... Świetnie! No okej, pływać umiemy, nauczyliśmy się tego co prawda w trzeciej części, ale ona już była dawno temu na tym kanale. Dobrze, zbieramy tutaj pozostałe diamenty. O, widzicie, tutaj diamenty pływają nad powierzchnią tutaj. Znaczy nad dnem, więc trzeba tutaj nie ominąć jej w żaden sposób. Okej, tu chyba wszystko. Tak wstępnie. Wiem, że jeszcze jest jeziorko w tym poziomie na samym początku, ale tam pójdziemy na sam koniec. Teraz odkrywamy, co tu się dalej dzieje w tym poziomie. Zbieramy wszystko, co widzimy. Świetnie ci idzie, Spyro. Zbieraj talizmany, by pomóc nam pokonać Ripta, nim uda mu się przejąć kontrolę nad... Nie zapomnij też o zbieraniu... Tak, zbieramy wszystko. Na szczycie tej ściany coś się błyszczy. Możesz to zdjąć, ale najpierw musisz nauczyć się wspinać. Okej, czyli ponownie będziemy musieli wyjść z tego poziomu, zrobić dalsze poziomy i dopiero nauczyć się wspinaczki, prawdopodobnie w świecie drugim, jak już mówiłam wcześniej. No zobaczymy, no. Będziemy dogrywać po prostu po trochu każdy poziom. Ale póki co zbieramy to, co widzimy. Może uda nam się chociaż większość rzeczy zdobyć. Dobra robota, Spyro. Dzięki kulom aktywowałeś portal. Już. Zrobiliśmy na razie tylko właściwie dwa poziomy. Już portal jest aktywowany, więc nie trzeba tutaj pewnie dużo aktywować. Tam za tymi drzwiami coś jest. Chyba tak. Uda nam się doskoczyć. O, patrzcie, kula taka samotna, bez żadnego zadania. Fajnie. Jednak tutaj chyba mamy 4 kule, tak? 4. Już mamy 2, czyli właściwie połowę. I kolejny bankier. Ej, Spyro, widzisz tę ścianę? Z pewnością chciałbyś wiedzieć, co się za nią kryje. Za 400 klejnotów. Nie mamy wyjścia. No tak! Cudowny blask klejnotów najwyraźniej odświeżył mi pamięć. Okej. Tak jak już mówiłam, no musimy wszystko oddawać, wszystkie nasze klejnoty w takiej kwocie, w jakiej sobie zażyczy bankier. Nie mamy tutaj możliwości żadnych negocjacji.
Inaczej byśmy nie mieli odblokowanego tego poziomu i nie bylibyśmy w stanie iść dalej. A nie wchodzę tam, tylko tak jeszcze zbieram diamenciki. Dobra, co tutaj się dzieje? Cześć, Spyro! Te wrota otworzą się tylko, jeśli posiadasz wszystkie 6 talizmanów z letniego lasu. A, czyli tutaj mamy naszego bossa. Póki co tam nie wejdziemy, musimy zrobić wszystkie poziomy. No dobra. No i co? Chyba nie jesteśmy w stanie tutaj nic więcej zrobić, chociaż myślę, że jeszcze wrócimy na sam początek. I tam zbierzemy diamenciki z tych jeziorek pozostałych. Tu wyskakujemy. O, tu jeszcze są. Raz i dwa. Okej, i biegniemy. Czy tutaj w tej rzece mogę? Tam chyba nic nie ma. Ale nie wiem w sumie, czy tam doskoczę nawet. Tutaj wskoczymy na gwiazdki. Nie wiem, którędy jest szybciej. O, i tutaj chyba w tej rzece właśnie. No właśnie tutaj Sparksa trochę wykorzystamy. O, tutaj mamy jeszcze jedyneczkę na samym początku. No, no dobrze pokazuje. Tutaj mamy rzekę, która jest płytka, ale tutaj na końcu jest jeziorko. Widzieliśmy je na początku. Okej, chyba wszystko. Tu jest tunel, więc idziemy tym tunelem. Uwaga, bo te diamenty wiszą w wodzie, tak jakby w powietrzu, więc... może uda nam się wszystkie te diamenty zebrać. I druga kula, która taka sobie była samoistnie. 12 diamentów. Wydaje mi się, że one wszystkie mogą być tam u góry po tej drabinie, więc nie będziemy w tym momencie tutaj marnować czasu i biegać po tym świecie. Po prostu jak wrócimy tutaj z umiejętnością wspinaczki, to zobaczymy, co tam jest u góry. Jak nie będzie diamentów, to jeszcze ich poszukamy. Cześć, wróciliśmy właśnie z drugiego świata, ze świata jesiennych równin. Tam nie robiliśmy nic, pobiegliśmy prosto do bankiera odblokować umiejętność spinaczki. No i wróciliśmy, żeby tutaj dokończyć ten świat pierwszy na 100%, żeby móc spokojnie później w drugim świecie już eksplorować wszystko, co tam dla nas przygotowali. W tym momencie jesteśmy w tym głównym świecie, świecie letniego lasu, przed tą dużą drabiną, bo tutaj prawdopodobnie są brakujące diamenty i kula, które czekały, żeby skończyć ten właśnie poziom na 100%. Tak jak myślałam, jest tutaj trochę tych diamentów, no i kula. Jeszcze tutaj 3. I tak, dokładnie. Więc tutaj u góry były wszystkie brakujące diamenty. W tym świecie nie było do zbierania żadnych talizmanów ani punktów umiejętności, więc to wystarczyło, żeby ukończyć ten świat na 100%. A tym samym kończymy ten odcinek. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych.